jest taka malutka i drobniutka. No i ma twoje oczy. Ojej, naprawdę tak uważasz? Oczywiście, nasza śliczna córeczka. Jak damy jej na imię? Cóż, w zasadzie to myślałam nad Yin. Yin? Nigdy nie słyszałem o takim imieniu. Chciałam, aby jej imię było oryginalne, bo ona jest wyjątkowym dzieckiem. Yin? Śliczne. Pasuje do niej. Ach, co się z nią dzieje? Chyba nie rozumiem. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Przecież nie wszystkie dzieci lubią bawić się lalkami. Ale wszystkie normalne to robią. Co ty niby sugerujesz? Ja? Absolutnie nic. Kochanie, dlaczego się nie bawisz? Nie chcę. Ale dlaczego? Nie podoba ci się to? Te lalki. One są takie puste i zimne. Dlaczego takie są, mamo? Skarbie, to są zabawki. Służą do tego, aby umilać czas takim szkrabom jak ty. One mnie nienawidzą. Chcą mnie skrzywdzić. Boję się ich. Och, kochanie. Głuptasie, one nic ci nie zrobią. Nie dopuszczę, by mojej małej księżniczce stała się jakakolwiek krzywda. Przecież cię kocham. Kochanie, pobaw się z braćmi, dobrze? Ja i tata wrócimy za akurat 2 godzinki. Ej, zagramy w grę? Nie, ja jestem głodny. Dopiero jadłeś, pobawmy się w coś. Yin? Możemy w coś pograć? A tak, siostra, no zgódź się. Obraziła się?
Od początku coś było ze mną nie tak, choć nikt nie zwracał na to szczególnej uwagi. Wszystkich trzymałam na dystans, bo bałam się ich skrzywdzić. A prawda jest taka, że właśnie przeze mnie wszystkie bliskie mi osoby nie żyją. Najpierw zginął mój chłopak, później przyjaciółka. Długo walczyłam sama ze sobą i doszłam do wniosku, że jestem przeklęta. Ten, kto mnie dotknie, umrze prędzej czy później przeze mnie. Jednak w głębi duszy chowałam nadzieję, że to wcale nieprawda i że to tylko nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Przez wiele lat rodzice przytulali mnie, głaskali, ale nic się z nimi nie działo. Podobnie było z moimi braćmi. Bałam się, że któregoś dnia stanie się coś strasznego. I ten dzień nadszedł szybciej niż myślałam. Tego dnia wyjechaliśmy z rodziną wczesnym rankiem, aby po południu dotrzeć do celu. Miała być to niespodzianka dla nas od rodziców, której nigdy żaden z nas nie poznał. Wszystko działo się tak szybko. Zdecydowanie za szybko. Mieliśmy wypadek, jednak do tej pory nikt nie wie, co było jego przyczyną. Kiedy było już po wszystkim, otworzyłam oczy i zobaczyłam krew. Była ona wszędzie. Pamiętam jej dokładny odcień, gdyż co noc widzę ją w najgorszych koszmarach. Niedaleko mnie leżała moja mama. Uśmiechała się do mnie, jakby chciała powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Choć zaledwie 2 minuty później jej oczy się zamknęły, a jej twarz stała się taka kamienna. Nie mogłam wyczytać z niej żadnych emocji. I właśnie wtedy przypomniały mi się te lalki, które prześladowały mnie w dzieciństwie. Właśnie wtedy zrozumiałam je, co próbowały mi przekazać. Wyglądały dla każdego normalnie, bo wiedziały, że inni nie zrozumieją. Wszyscy skupiali się na jej ślicznych buziach i ładnych ubrankach, ale to była tylko przykrywka. W środku były puste i uszkodzone, po prostu martwe, pozbawione jakichkolwiek uczuć. One wiedziały, że stanę się jedną z nich. Na początku stawiałam opór, próbowałam wszystkiego, by poczuć cokolwiek. Jednak nic nie pomogło. Od dnia wypadku czuję się martwa. Mam wrażenie, że moja dusza umarła wtedy z nimi w tym wypadku. Nic ani nikt nie jest w stanie mnie naprawić, bo nie da się naprawić czegoś, co od początku nie działa tak, jak powinno.